No, patrzcie jak płynie. Porządnie, tu jeszcze raz musiałem pogłębić, chyba jeszcze raz to zrobię, bo wylatuje tutaj teraz z tego kręgu, z tego przepustu i to już na całego ta woda leci teraz. Ale tutaj poszedłem z drugiej strony, bo tu jest przejazd i ja właściwie nie wiem, bo z chęcią bym go, powiem wam szczerze, odsłonił. Tu widać jak woda płynie, ale jak go osłonię, to nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Poczekam na Jarka. Tutaj zobaczcie, troszeczkę raz grzebnąłem. No i woda teraz płynie i teraz wypadałoby to chyba dalej pojechać, co? Bo tutaj się tak nagle ta woda zatrzymała i ja nie chcę, żeby ona się zatrzymała dalej. Ale zasuwa teraz konkretnie. No w każdym razie nie wiem, bo tu jest mocna różnica i słuchajcie, tu trzeba chyba by przepchać, a ja nie wziąłem narzędzi ani tego, ani łopaty, szpadla, ani słuchajcie grabi. Może tu jakiegoś badyla. I badylem, co? Patyków to ci tutaj nie brakuje. O. Zobaczmy, co się będzie działo. Jak tu grzebnę. Oj, to jest zatkane. Tutaj nie jest zatkane. Oj, tam jest zatkane, no. To trzeba by, słuchajcie, jedną ręką to jest kiszka. Ja bym musiał tutaj stanąć i głębiej to chyba, albo tędy, bo tu Jarek dał to, żeby się nie osypywało. No i to wylatuje, ale tu już grzebnąłem i patrzcie, tu się robi górka. Może ja się cofnę tutaj i jeszcze to grzebnę łyżką. A tam na razie nie będę ruszał. O kurczak. Założę kamerkę. Chociaż bateria się kurczę trochę kończy. O ty. O. Może jeszcze zdążę to, żeby ta woda mocniej poszła. Tu trzeba przy tym drenie grzebnąć głębiej, bo to co wyleci z drenie, przepustu, bo to co wyleci z przepustu za chwilkę, to tą dziurę uzupełni. W każdym razie powinien już za chwilę być.
O kurde. Też nie mogę za głęboko grzebnąć, bo bałaganu narobię. Już ruszyłem tą rurę i już narobiłem bałaganu. Też mi się tak teraz przypomniało, że w sumie tak sobie pomyślałem, nie mi się przypomniało, tylko że w sumie to jakbym to rozkopał i kupił nowe dreny, to też byłoby lepiej. Ale to siedzi. Szpadel by się przydał. Tam jeszcze trochę. Ciekaw jestem, jak to wygląda, powiem wam, bo nie wiem, czy to są połamane te dreny i te przepusty. No idzie, idzie. Coraz lepiej. Cholera. One są tutaj rzeczywiście zasypane i to. Żeby je, kurde, wykopać. No pomęczę się trochę tutaj. Jeszcze on się wyłączyła kamera. Nie wiem, czy zobaczyliście coś, bo ta kamera ustawiona tak jakoś. To teraz wam pokażę jeszcze raz. Tu już to idzie. O. Tu zobaczcie. Też idzie tam ostro. Widać? Tutaj to jest zasypane cholerstwo. No, trochę lepiej poszło. Gumowce by się przydały konkretne. Ale zobaczcie, jak woda płynie. I co z tego, że ja tu wykopię?
jak ten przepust trzeba zrobić tutaj. Dobra, szkoda paliwa. Kopię tutaj, kopię dalej. Tymczasem ze względu na słabą baterię pożegnam się z wami już, ale jeszcze naładuję baterię, przyjadę tutaj z powrotem, zjem coś i będę z powrotem, tylko czekam jeszcze na Jarka. Tymczasem trzymajcie się, to nie koniec na dzisiaj. No słuchajcie, jeszcze przy okazji awaria, gdzieś nie wiadomo gdzie się posiała nakrętka i teraz muszę, o, jakoś to tak, teraz jeszcze opuszczę pilota. Widzisz, to jak się siedzi, to inaczej to wszystko, a z zewnątrz to też inaczej. O, pyk i tak poprawiam. Co dalej? No słuchajcie, woda płynie. Tutaj ten rów będzie płytszy, bo widzę, że ten ił wychodzi, a nie kopię poniżej iłu, bo to jest po prostu bez sensu, nie wolno. No i tu zaczynają się krzaki, więc korzenie, chocki, klocki, nie da rady części zrobić. Zrobię ile zrobię, ominę drzewo, jadę dalej. Przy okazji Jarek do mnie dzwonił i też mówi, że jakąś ma awarię. Czekasz mu, brat przywiezie klucz. No i inaczej nie da rady. Także takie widzicie atrakcje. I nie da rady inaczej. Tutaj trochę mówię, jest lipnie. O, to założone. Tutaj gdzieś są korzenie, nie chce się, bo tam już ona się opiera, widzę, że ta łyżka tylko tyle, o ile zbiorę. No i powiem wam, że się spieszę, bo tak jak mówiłem wam na początku, tylko na dzisiaj mam tą koparkę. I troszkę przez to jest lipnie. O, tu się jeszcze jakieś drzewo. Krzaki, nie drzewo, właśnie do drzewa to daleko. Ale
Weisel, tyle się przez tyle lat, słuchajcie, nazbierało. No ale przynajmniej mam spokój z tą ze spółką wodną. Się nie będę do nich odzywał, bo to nie ma sensu. No, to tyle wobec tego na dzisiaj. Jarek przyjedzie być może później, jak tam tą swoją awarię usunie. Ja tutaj dokończę to i będę musiał oddać niestety koparkę, chociaż wcale nie chcę. Chętnie bym ją przytrzymał do końca tygodnia, ale się nie da. Zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć. Jadę sobie koparką na inny rów, bo tamten już skończony. Teraz idę na ten. I wyobraźcie sobie, jadę i popatrzcie, co za znalezisko. Wspaniałe. No piękny, mały, bo to jest szóstak, ale słuchajcie, to mój drugi w życiu. Nie miałem dotąd szczęścia do tych poroży, jednakowoż piękny. Przejdę się, zobaczę, czy coś tutaj jeszcze jest, może któryś z jeleni się tutaj zaplątał. A ściąłem to drzewo, słuchajcie, bo ono po prostu było tutaj jedno na drugim, złamane. Tu idzie w ogóle wszystko do wycięcia, to co jest z tej strony, bo tu będzie tak samo ziemia orna. No i patrzcie, no coś pięknego. Trzeba się przejść, tak o, rzucić okiem, a myślałem, że nie będzie, a ten taki ciemny, prawie czarny. Ale zobaczcie, jak oskubały te jelenie tutaj to. Ależ tutaj jest zielska, słuchajcie, masakryczna ilość. A już myślałem, że koniec filmu będzie, a tu jeszcze patrzcie, takie piękne znalezisko. Przejdę jeszcze się tam troszeczkę w głąb. Bo to kurczę blade jak gałęzie wygląda. Pewnie wy coś zobaczycie na filmie, zanim ja tutaj coś zobaczę. Będziecie pierwsi ode mnie. No tutaj można by już zacząć kopać, ale ja bym wolał z tamtej strony, tak jak zacząłem, bo tam wiadomo, chociaż kurczę blade, o jest, nie wiem sam z której strony. Bo tutaj to widzicie, tu nie będzie kopania, nawet nie mam jak tu jechać. No tu nie będzie kopania. Muszę pojechać z drugiej strony. O, słuchajcie. Jeszcze zagadka na koniec, bo mi się przypomniała. Niech będzie, Jurek obszedł jezioro, tak? Czyli jezioro zostało przez Jurka. No właśnie, co? Trzymajcie się, czekam na komentarze. Cześć.